Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a ze mną Dagmara Kazimierska. Cześć Dagmara. Cześć kochana, witam Państwa serdecznie. Taki mały zakulisowy smaczek na początek. Ty chyba do rannych ptaszków nie należysz, bo dzisiaj rano, gdy do Ciebie zadzwoniłam, chyba jeszcze spałaś. Nie, no ja jestem typem sowy. No. Ja się dopiero rozbudzam późnym popołudniem, no i do 5 rano hulam. Zawsze tak było? Zawsze. Zawsze nienawidziłam rannego wstawania, czytałam książki pod kołdrą, latarkami świeciłam, ojciec za to lał po łbie i później rano było, mamo, ja mam godzinę później, ja mam na 9:45, ja mam na 10:30, wiecznie było podkłamywanie, że mam na później, bo nie mogłam wstać, no o Jezus, a później były, przez pewien okres było, to w podstawówce były lekcje bardzo późno, na 12:35, o Jezus. No to były błogosławione godziny. No. Tak, to wtedy ja się czułam najlepiej. Pytanie, czy jest stresik przed niedzielą? Pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami? No to widzisz, pytasz mnie, jak? Nie no ma, kochanie, ty widzę, jesteś na luzie. Ale nie wiedziałam dlaczego, przed jaką niedzielą. Nie, no jak może być stres? No jak będzie stres, to mnie zje i mi nogi odejmie. Nie. Ale przygotowujecie się mocno? No, treningi zaczynają być już tak bardziej intensywne, ponieważ... już musimy ćwiczyć drugi taniec. Do drugiego później odcinka. Będzie na ten drugi tylko tydzień przygotowań, więc to będzie bardzo, 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 bardzo krótko. To w pierwszym odcinku nikt nie odpada, wszyscy się przygotowują. A ja nie wiem, ja nawet się tam. No ale trzeba być gotowym, wiadomo. Do finału. Tak, pierwszy taniec było dość długo, no bo był miesiąc, tak? Na przygotowania, więc to jest sporo. Ale drugi będzie już tylko tydzień, ale drugi taniec będzie dla mnie, już sprawia mi dużo kłopotów. Pierwszy jeszcze jak Cię mogę zatańczę, ale z drugim będą same jedynki. Byłam u Was na sesji zdjęciowej i widziałam próbkę i tak naprawdę ta klasyka bardzo dobrze Wam wychodzi. Szukasz króla? U Marcina jest hasło, szukaj króla, ja już wtedy jestem na balu, już wtedy trzymam ramę, już łokcie są w górze, także tak, to szukaj króla nam nie działa. Pamiętam, że kiedy widziałyśmy się właśnie wtedy podczas tej sesji, no to Wy z Marcinem mieliście taką energię, tworzycie taki duet, no wszyscy Was tam na tym planie uwielbiają, czy dalej tak jest? Nie wiadomo, czy wszyscy. Z tymi osobami, z którymi ja rozmawiałam, no absolutnie byli zachwyceni. Nawet ci, którzy mieli jakiś sceptycyzm. No bo my nie sprawiamy nikomu kłopotu. Jakby no, nie mamy fochów, nie przeszkadzamy. Sobie tam tańczymy. No jakby wykonujemy to, co do nas należy, o to, co nas prosi produkcja. Więc no jakby nie ma powodów... Dlaczego by nas mieli nie lubić? No. Wiem, że Ty byłaś zadowolona z wyboru, jaki Ci przypadł, czyli z pary z Marcinem. Już to dementowałyśmy, te wszystkie medialne doniesienia. Natomiast zastanawiam się, bo często w przypadku osób publicznych mamy jakieś wyobrażenie na dany temat. Akurat w przypadku Marcina to jego rozstanie było bardzo medialne, rozgrzebywane przez wszystkie portale, w tym pewnie przez ten, dla którego pracuję. A kiedy go poznałaś, czy to się pokryło z tym, jaki jest? Ja muszę się przyznać szczerze, że ja nie czytam plotek i tego, co rozpisują się, bo ja nie mam tego w zwyczaju. Ja poznaję ludzi osobiście, tak? I ja nie patrzę na ludzi przez pryzmat tego, co ja wcześniej usłyszałam gdzieś od kogoś, bądź nawet nieraz, wiadomo, rzuci się w oczy jakiś artykuł. Ja na to w ogóle nie patrzę i tą całą jakby historię przykrą dość dla Marcina, rozwodową. Ja tego nie śledziłam, ponieważ nie mam dużo swoich spraw na głowie. Ja nie mam czasu po prostu. Więc ja no, nawet nie wiem, jak to tam tak naprawdę u nich było. No, ja Marcina poznałam. Jest to bardzo dobry, bardzo ułożony, bardzo grzeczny mężczyzna. Bardzo dobrze wychowali go rodzice. Jest bardzo jeszcze radosny przy tym. To jest po prostu fajny chłopak. I ja bardzo się cieszę, że produkcja tak tutaj zarządziła, że akurat dali mnie z nim. My mamy bardzo dobry przelot razem.
To, co było też zaskakujące, że ty, gwiazda TVN-u, głównie stacji TTV, ale także na tej głównej antenie cię mogliśmy widywać, pamiętam zresztą ramówki TVN-u, przeszłaś nagle do Polsatu. Co było tym powodem? Nie, no ja zrezygnowałam kilka lat temu z udziału w programie Królowe Życia. Chciałam odpocząć. Złożyło się na to szereg różnych tam jakby wątków na moje odejście. Ale też chciałam, chyba głównym powodem było, że chciałam odpocząć. Ale już odpoczęłam. Odpoczęłaś. I wróciłam do telewizji Polsat. Dostałam tam mój własny program, co jest bardzo ważne. Dagmara szuka męża. Tak, bo w TTV byłam wiele lat, ale jakby niż posuwało się to bardziej do przodu. Byłam w programie, oczywiście wiem, że my z Jackiem, z Edzią, z Konankiem jakby najbardziej nas widzowie oglądali i zapamiętali z tego programu. I to jest przepiękne, ale jakby w tym programie pracowałam i my, Gabry, świętej pamięci, Rafał, tak naprawdę to my stworzyliśmy ten show na początku, a później ludzie, którzy dochodzili, jakby z dnia na dzień stawali się gwiazdami. Ale dalej myśmy byli jakby najbardziej lubiani w tym wszystkim. Później już po odejściu Rafała, uważam, po odejściu Gabrysia i Rafała, ten program troszkę jakby stracił. Oni dawali jakąś taką elegancję. Troszkę stracił ten program, uważam. Ale my dalej byliśmy. Ale nic nie szło tak. Ciągle byliśmy z kimś. Pomimo, że jakby ludzie nas najbardziej kochali i tak dalej, my ciągle byliśmy z kimś. Ja nie miałam nic swojego. Tak, to prawda. A zdarzyło się tak, trzeba czasem jest tak w naszym życiu, że tak długo wpatrujemy się w drzwi, które boimy się jakby zmian. I ja też może tak się troszkę, tyle lat byłam, zresztą dobrze się też bawiłam w tym show, to prawda, ale czasem trzeba zamknąć drzwi, żeby wejść do drugich. Ale dużo ludzi ma tak, że jak zamyka, to drugie drzwi się uchylają, ale tak są wpatrzeni dalej, co było za tymi jakby pierwszymi drzwiami, że nie widzą, że te drugie się otwierają, tak? Tak, jest tylko jakby... Tak, to mamy jest to klapki na uszy, jak łysek z pokładu idy, więc ja trzeba było tak całkiem już przestać o tym myśleć, więc żeby zobaczyć, co będzie dalej, tak? Żeby się otworzyło coś nowego. No i chyba to była, uważam, bardzo dobra decyzja, bo przechodząc do innej stacji, od razu dostałam swój program, w którym jestem tylko ja. Nie mam poczucia, że pracuję na czyjeś nazwiska, żeby ktoś mógł jakby być, tak? I też nie mam tak, że ktoś pracuje na mnie, że jakieś nazwiska pracują na mnie, o, że ja jestem. Tak. Mam swój program, wystarczyło tylko, że jakby dobrałam sobie towarzystwo, które chcę, żeby ze mną było. Żeby ci towarzyszyli. Tak, naturalnie Konan, bo wiadomo, jest to mi najbliższa osoba na świecie. Oczko w głowie, to tak, powtarzam. No wiadomo, to jest synuś, mamusi. No i Jake, wiadomo, no bo Jake jakby jest bardzo fajnym towarzyszem zabawy. On w tych randkach trochę przeszkadza. Nie, no wiadomo, że przeszkadza, bo Jake nie chce, żeby broni, sobie broni znalazła. Broni swojego. Tak, ale Jake też, prawie by miłość tam była, to ja też przeszkodziłam. Nie ma, tak? Że Jake'a ktoś weźmie. Tak. No a to z kim? A Kaśka taka fajna była, fryzjerka. No i tam chemia lekka była, ale Kazimierska wkroczyła już po chemii. Dlaczego? No nie, no jak? Nie trzeba kibicować ludziom. Ale to było daleko, no jakby jeszcze było gdzieś bliżej mnie, no to okej, niech sobie go weźmie jakaś pani. A jakby pani nagle wyfrunął do Warszawy na stałe? A nie, on nie wyfrunie. Nie wyfrunie. A gdzie? On się tak nadaje do dużego miasta jak ja. Nie, jakby to było ktoś z naszego miasta bliżej, no to okej, bo i tak by był dla mnie dyspozycyjny, jakby i by mi było źle, to by Jake był. Ale czyli to jego przyszła partnerka musi mieć u ciebie akcept. Ale jak? Na turniej. Tak samo mój jakby narzeczony partner to musi mieć akcept Jake'a.
No, ikonana, no proste. I dlatego oni są i uczestniczą w tym wielkim przedsięwzięciu, w którym szukam męża. No i dostałam swój własny program, więc to jest fajne. Cieszę się, że mnie doceniono i to jest też niesamowite, bo najpierw byliśmy na stacji Super Polsat, na kanale Super Polsat, bo stacja jest Polsatem, na kanale Super Polsat i po kilku odcinkach zaistnieliśmy też na dużym Polsacie. I równocześnie jesteśmy w dwóch miejscach, więc to jest no... No i jeszcze teraz będzie Tanie z Gwiazdami. Tak, więc... mało który program jest równocześnie na dwóch kanałach. I to tak szybko. To prawda. No ale my zrobiliśmy bardzo dobrą oglądalność, ale na to się wszystko złożyło, tak? Mieliśmy fajnych jakby kandydatów na moich mężów. Super byli ci ludzie, bo to było od Jonasza do Kajfasza. To była cała feria emocji. Jakby ci ludzie byli tak zupełnie różni, że to też było dobre. Bohaterowie byli super różni. No, całe nasze zachowanie, moje, Konana i Jake'a, no to też jest no, wariactwo. Super muzyka, super montaż, bardzo ogromny wkład pracy Dragonhead. Ludzi, z którymi to robiliśmy, tak? Producenci, reżyser, super. I ci ludzie bardzo, no i Polsat też, promocja Polsatu, to wszystko. Stworzyliśmy super program, uważam. Bo jest to program zabawny, ale jest też program pełen emocji. I w tym programie też jest dużo przesłania, ale mądry to wychwyci. No i to jest, dostałam swój program i dlatego cieszę się, że jestem w tym Polsacie. Właśnie te twoje takie mądrości, nawet dzisiaj oglądałam jeden z odcinków, to był chyba apel do dziewczyn, żeby nigdy nie umawiać się na pierwszą randkę w domu. No tak. To jest podstawowa rada, ja też tak uważam. No, ale oczywiście i to bardzo wiele ludzi, durna, taka zimierska, głupia, patologia. Niech sobie mówią, co chcą. Nawet źle, byle nazwiska nie przekręcali. Ja swoje wiem, moi najbliżsi wiedzą, że tam całkiem pusto w tym łbie nie jest. I oczywiście, że to jest tak, jak mówisz, tak? Ja zawsze jakąś tam radę życiową dobrą dam, ale z racji tego, że już pięć dych na karku. Więc ja już coś z tego życia liznęłam. I to nie jest dobrze umawiać się, dlatego jeżeli u nas były randki w domu, oczywiście był Jake i Konan, to się nie bałam. Nie jest dobrze umawiać się w domu od razu. Tak, ty powiedziałaś takie zdanie, gdyby nie te kamery, to naprawdę bym tutaj nie przyszła. No oczywiście, że nie. Przede wszystkim tak, trzeba być... Ja do domu nie idę. Jakkolwiek tam w środku jest, ale trzeba chociaż w życiu troszkę też poudawać. Więc musimy być madam, do domu nie. Musimy też zobaczyć jego zachowanie się w restauracji, bo to jest jak ten człowiek je. Bo człowiek u siebie, w swojej przestrzeni zachowuje się, zna. Wszystko ma obeznane. My go tak dobrze nie poznamy, bo on umie w swojej przestrzeni być. A jak gdzieś idzie w obcą przestrzeń, no to też widzimy, jak on się zachowuje, jak on je. Jaki jak ma stosunek do innych. Oczywiście, jak traktuje obsługę. Bo to jest bardzo ważne, czy lekceważąco, czy nie. Każdego człowieka trzeba szanować. No nawet z tak prostej przyczyny, czy będzie chciał zapłacić za nas, a jeśli nie, jak się wytłumaczy. Bo to też jest do przyjęcia. Ja za wiele osób płacę i nie mam z tym problemu. Bo ale ludzie, na pierwszej randce? Ludzie różne mają sytuację. I to jest właśnie na pierwszej randce, jak mężczyzna zaprasza, to powinien być przygotowany na to, żeby zapłacić za kobietę. Bo to on zaprosił. Bo to on zaprosił. I to też jest ważne, jak przychodzi, bo to nie musi być zaraz bukiet kwiatów za 300 zł. Ale niech to będzie stokrotka z łąki. Że po prostu to już jest, że on myślał o tej pani wcześniej i przygotował się, tak?
obojętne, to może być... Taka Jezus, stara szkoła. Lizak za 3 Tak złote. Się kiedyś przecież zdobywało. Oczywiście, to może listy, być... Bo babcia mi opowiadała, że dziadek pisał do niej listy miłosne. No, a oczywiście, to jest a piękna rzecz. Mój mąż, ja mam setki listów od mojego męża miłosnych. I to jest bardzo ważna sprawa. I w ogóle to już abstrahując od tego, co mówiliśmy, to pisanie listów, kartek, pocztówek zanika. To jest przepiękna rzecz. Mm-hmm. Moja mama do dziś kartki są co roku wysyłane wszędzie. Za granicę, do Polski. Moja mama nawet tego absolutnie nie pomija. I to jest też piękne dostawać. Bo w telefonie mamy, ale to zniknie. A to jest na papierze. To jest piękna rzecz. I jak mężczyzna, jak nas traktuje... No w ogóle. I do domu, a do domu i poza tym jest też kwestia bezpieczeństwa. Ponieważ mamy teraz niebezpieczny czas. Czasy się troszkę zmieniły, bo i ludzie się zmienili. No my ludzie, my kreujemy świat, tak? No my go kreujemy. Natura nam go dała, ale my go niszczymy. My go po prostu kreujemy, tak? I my też swoimi zachowaniami no coś tam pokazujemy. Więc my troszkę idziemy w złym kierunku, ludzie. I nie wiadomo, pójdziesz do niego do domu, a jak będzie tam czekało czterech kolegów? Nie wiadomo, jakie ma intencje. Zrobią ci krzywdę. Dokładnie. A jak coś ci dorzuci? Mhm. Nawet ja mojemu Konanowi mówię, Konanek, broń cię Boże, gdzieś jesteś na imprezie, na dyskotece, żebyś puścił szklankę. Broń cię, Panie Boże. Matka, ja tyle lat temu, jakakolwiek impreza, gdzie ja w mieście miałam pozycję, tak, u mnie, mi nigdy by nikt nie zrobił. Ale i tak miałam w głowie. U mnie zawsze było, bo ja kocham, nie mogę tu mówić, energetyki. Teraz przestałam pić. Rurka trzymałam przy tyłku. Coś picie przy tyłku. Nigdy nie puszczałam. A jak nawet zostawisz, to już potem do tego nie wracasz. Oczywiście. Nowe. A jak tego, to ktoś był przy tym. Bo ja nie wiadomo, co komu do głowy szczeli. Nawet ze zwykłej złości. Mówię, Konan, uważaj. Bo nie daj Boże, ktoś ci coś da. Nie wiadomo dziecko, co będzie. I tak samo do kobiet. Pójdę do domu. A skąd ona wie, co on jej da? Obudzi się nieprzytomna, nie wiadomo, co było, co nie było. I później miej zagostkę w głowie. Na pierwszej randce do domu nie idziemy. W ogóle do domu idziemy już później. To prawda. Jak już poznamy kogoś tak. Albo no, jak już jesteśmy pewne, ale ja uważam, że są czasy złe. Trzeba na siebie uważać. Ale w ogóle jest takie też fajne zdanie, że niektóre rzeczy w ogóle warto zostawić sobie na później. No ależ oczywiście, no to jest po prostu no ta cała między kobietą a mężczyzną, chemia, ta cała gra, tak. To wszystko, ta cała otoczka tego co, to ewoluowanie tego związku, to wszystko super. Ale ja nawet z Marcinem o tym rozmawiałam, że ludzie pewne rzeczy, do których my bardzo długo dorastaliśmy, bo były kiedyś inne czasy, a nasi rodzice to już w ogóle. Teraz młodzież pewne rzeczy, no miłosne, traktuje bardzo źle. Tak jakby zjeść bułkę i to jeszcze taką jakąś najgorszą. Bułka. I co tam? Wyrzucić. Następny, następna. Wszystko idzie źle. Kolejny. Niedobrze. I to jest właśnie to, co mi się nie podoba u dzisiejszej młodzieży. Ale ja mogę tylko to powiedzieć, tak? Ja wiem, jak ja wychowałam mojego syna i wiem, że on jest super wychowany. I o takie rzeczy ja się tu nie muszę martwić. I ja uważam, młodzi ludzie, na wszystko musi przyjść swój czas. Nie możemy też ciała naszego traktować jak, no nie. Nasze ciało to jest najdroższe, co mamy. Nasze ciało to nasz dom. No tak. No a jak zaczniemy wpuszczać za dużo, ja do domu też ja nie wpuszczam. Trzeba uważać też do domu, kogo się wpuszcza, bo ktoś ci przyniesie złą energię, zabierze ci dobrą. I nasze ciało to jesteśmy my, nasza skarbnica. Jak będziemy tak wpuszczać do nas, każdy coś zabierze po kawałku, zabierze i co z nas zostanie. Widziałam taki bardzo fajny film, chyba to było na TikToku, gdzie do takiej szklanki ktoś nagle wlewa czerwone wino. I to był ten symbol zła. I ile ty musisz wody czystej potem przelać, żeby to czerwone wino wyplewić z tej szklanki? No tak, ale ludzie tak... Znaczy, to jest tak, dużo młodych ludzi, młodzi ludzie od dziecka biorą coś z domu. I to musi przekazać babcia, dziadek, mama, tato, starsza siostra, starszy brat.
Jeżeli tego nie ma w domu przekazywane, tych wartości, to ja już nie mówię odnośnie nas, jak my mamy postępować w życiu, ale odnośnie tego, jak dzieci mają w szkole się zachowywać, mieć szacunek do nauczyciela, jak do, na ulicy, w ogóle no do ludzi, do drugiego człowieka, no to jak nie dostajesz tego z domu, skąd taki mały pyrpeć ma to wziąć? Nauczyciel w szkole też nie jest wszystkiego w stanie nauczyć, załatwić, bo on ma kilkaset tych dzieci. Jak... I to jest właśnie źle, że my przestajemy przekazywać dzieciom wartości. Nie ma rozmów przy stole, a jak było w szkole, a jak pani ta, a jak ta, a byłem to, a dlaczego to zrobiłeś do pani, ale to musisz pójść, przeprosić, a ta, tego nie ma już. Dlatego, że jest nie ze złej woli rodziców. Dużo rodziców nie ma czasu. Oni biegną, jest duży pęd życia, jest coraz wyżej, stawiamy sobie poprzeczkę i jest coraz drożej, wszystko, jest coraz trudniej. Kiedyś to było inaczej, no. Poszedłeś na wsi od sąsiada, wziąłeś dwa jajka to i zrobiłeś dzieciom kanapkę, tak? Teraz już... Słów pożyczyłeś. Kurczę, było inaczej. Ludzie też sobie więcej pomagali. Teraz troszkę się izolujemy od siebie i te relacje międzyludzkie troszkę się rozluźniają. I to jest właśnie źle, bo te, jak nie przekazujemy tego w domach, to skąd on ma to mieć? Jeden się nauczy życiowo, bo akurat będzie miał szczęście, że pozna takich ludzi, którzy mu to przekażą, nawet jakby z domu tego nie wyniósł, ale drugi nie będzie miał tego szczęścia, więc on też już idzie troszkę przez to życie, tak. To prawda. I dlatego ja zawsze mówię, nie ma co winić do końca dzieci, trzeba patrzeć, jak wychowali ich rodzice. Ja w domu miałam od babci, od mamy, od moich kuzynek, to ja miałam cudowną rodzinę, mam dalej. U nas w rodzinie było inaczej. Ja z jedną tylko złą rzeczą poszłam, tak jak zawsze się śmieję. No widzisz, kananek, mama studiowała prawa, poszła na lewo. No, odstąpiłam, troszkę gdzieś to poszło. Ale z innymi rzeczami ja potrafiłam mojemu synowi przekazać i dzięki temu, no, chociażby po moich przejściach życiowych, które miałam, no mój syn jest teraz na medycynie na 4. roku, nie ćpa, nie pije, no czasem tam coś dziabnie, wiadomo, nie pali nawet, średnia 4,6, ma dziewczynę, dużo lat, nie łazi, nie ma z moim synem skandali, nie łazi, nie zmienia co chwila inna dziewczyna, taka, taka, jutro taka, gdzie by mógł, ma ku temu możliwości, jest troszkę sławny, dobrze wygląda, jakieś tam grosiwo ma. Mógł wykorzystać. Mógł wykorzystać z tego. No ale on wie, że tak się nie godzi. Bo jego było, babcia uczyła inaczej, mama mówiła inaczej. No i jak ludzie mówią komuś to ten ktoś ma to w głowie. A jak nie mówią, no to nie ma. A wy często z Konanem rozmawiacie? Przez telefon? No Boże, on już nieraz ode mnie nie odbiera. To jak często dzwonisz? Mam naukę, mam to, coś tam, ale to mało kiedy się tak zdarza, jak już mu naprawdę przynudzam, no nie? To tak jest, ale jak? No, u mnie jest codziennie rano. Dzień dobry, synciu, życzę ci miłego dnia, życzę ci spokojnego dnia. Zależy, jak tam mi się napisze, tak? Synciu, miej dzisiaj fajnie. Mam nadzieję, że w szkole dzisiaj ci dobrze pójdzie. Jak wiem, że ma jakieś kolokwium albo coś, albo... U mnie, no ja codziennie... Moje dziecko wie, że ja co, jak ja się nieraz nie odezwę dzień, o, cały dzień się nie odezwałaś, bo nieraz naprawdę, nieraz wstanę i taka jestem, albo się źle czuję, albo mnie boli wszystko, albo to, nieraz mam, albo szybko coś robię i szybko, za chwilę, to no, co tam, bo nawet się nie odezwałaś. Mój syn rano, kace, serduszko, kocham cię. I od razu mi już jest dzień lepszy, tak? Bo wiesz, że ktoś jest. No i tak samo jemu. Synciu, pamiętaj, mama jest. Kto? To. On ma codziennie ode mnie rano wiadomość, no a później już go męczę telefonami. No i 100 razy. A dzisiaj zadzwonię, co robisz? No mamo, ja już dzisiaj mam ostatni dzień zajęć. Przyjdź do mamy do Warszawy. O mamo, ale mam ciuchy niepoprane, ty się nic nie ma, wszystko tu wypierzemy, przyjedź. No nie wiem, czy przyjadę, no i czekam, bo może jak nie przyjedzie, na pewno przyjedzie w niedzielę na program, no ale chciałam, żeby przyjechał wcześniej. Przyjedzie, będzie mi bardzo miło, nie przyjedzie, to przyjedzie w niedzielę. Ale ja cały czas
we wszystkim. Ja jakieś inwestycje, decyzje, to ja wszystko konsultuję z Konanem. No, ja jestem z nim ciągle na telefonie, a z kim mam być? To w takim razie pytanie, czy ty w ogóle chciałabyś mieć tego męża, którego szukamy w programie? Bo ja pamiętam naszą rozmowę, to było chyba rok temu, że ty mówisz, a po co mi mąż? Dalej mówię, po co mi mąż, ale jak się trafi jakiś fajny, to chapnę, czemu nie? Ale jaki on by musiał być? A ja wiem, no musi mnie czymś ująć, no. Musi być przede wszystkim, musi być wesoły, nie może być sztywny palazji, bo z tego nic nie będzie. Musi akceptować trochę, że ja mam szu w głowie. Musi zaakceptować, że ja za dużo robię za dużo robię. Że jesteś jadaczką. Zazdrosna, to pamiętam z naszej rozmowy. Ale to jak? To musi to. On nawet nie może pomyśleć o innej kobiecie. No bo będzie dramat. I musi też być o mnie bardzo zazdrosny. Musi mieć z głową bardzo mocno, bo musi być mocno zazdrosny. No jak? No nie będzie inaczej. Ja muszę mieć wariata zazdrosnego. Bo ja muszę czuć, że on cały czas mnie strasznie kocha. Taki był mój Kazimierski. Takiego muszę mieć drugiego. Jak nie będzie taki, to nie będę miała. No właśnie, ty o byłym mężu, o Pawle Kazimierskim wciąż mówisz, że to była twoja miłość życia i nigdzie nie mogłam się dokopać. To w takim razie dlaczego nie wyszło? No nie wyszło, no. On długo lat był w zakładzie, tak. Ja byłam w zakładzie karnym. Nie, innym. I dużo rzeczy się wydarzyło. Ludzie stanęli też. Dużo historii się wydarzyło i później emocje były. Zła energia się po prostu wkradła i z przekory, ze złośliwości wobec siebie podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Pierwszy rozwód nie wyszedł, bo popłakaliśmy się oboje na rozprawie rozwodowej. Sędzina mówi, ja tu widzę miłość, a nie żaden rozwód, nie będzie rozwodu. Nawet nie było czasu na separację, powiedziała, że nie daje rozwodu. Tak, pogodziliśmy się, ale jakieś tam różne zostały rzeczy i coś wyszło gdzieś, coś poszło i podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Były dużo później, po tym rozwodzie, to jeszcze byliśmy razem i uważaliśmy, że to była zła decyzja, ale chyba teraz jest jak jest. Ludzie nie są ze sobą do siebie do końca życia krzyżem przywiązani. On ma rodzinę, jest zadowolony. Ja mam też moją rodzinę, jestem zadowolona. Wszystko jest dobrze, no. A jak on reaguje na to, że ty mówisz o nim miłość życia? On to wie? No jak? No oczywiście, że on wie. Ja wiem, że ja też jestem jego miłością życia. I że on nigdy nie będzie kochał kogoś mocniej ode mnie. No chyba to proste. No i co ta nowa partnerka na to? A to mnie nie interesuje, co ona na to. A co mnie to interesuje? No teraz kocha ją na pewno, bo są razem, jest dobrze. Ale ona nigdy nie przeżyje z nim tego, co ja. Myśmy mieli bardzo burzliwe 20 kilka lat. Były ukrywania się, były to, były to. Była bardzo duża rozłąka, były łzy, było tak strasznie dużo emocji u nas. Mój mąż już teraz żyje spokojnie i już nigdy ona z nim nie przeżyje tego, co ja. U nas było, to mało kto, to jest materiał na kolejną książkę tak naprawdę. Miłość moja z moim mężem. To jest, bo to przeminęło z wiatrem, to przy naszej miłości, to nic. I to jest dobre, bo ja o nim mówię dobrze. On mówi o mnie dobrze, chociaż nie żyjemy. On jest szczęśliwy teraz ze swoją rodziną. Jakby wszystko jest dobrze. A to, co było kiedyś, to było. Ja mam to, bo wspomnień nikt nam nie odbierze. Tego, co zobaczymy, tego, co poczujemy, pokochamy, tego nam nikt nie odbierze. Wszystko my zostawiamy na tym podole. Jak się skończy nasza gościna, to my wszystko zostawimy. Ale ze sobą zabierzemy to, co mamy w głowie, wspomnienia. My to zachowamy, tak? I to zawsze będzie gdzieś. To już się zaciera, duże rzeczy się zaciera, bo to wiadomo, już bardzo długo lat nie jesteśmy razem, ale ja wiem, że to była duża miłość. No i fajnie, no. Prawdziwa miłość, taka ogromna, taka szalona, to jest tylko raz. Ponieważ nasze serce jest jedno i ono kocha dużo osób. Rodziny, bliskich, zwierzątka, które mamy, ale tak, i ono nie jest w stanie pokochać dwa razy tak
zwariować, żeby całe serce było zagarnięte tylko dla jednej osoby. A w czasie, kiedy ja byłam z moim mężem i on ze mną, myśmy mieli tylko siebie. Teraz on już ma po prostu dzieci, ja mam dzieci i już to nie będzie tylko dla siebie. Nawet on z tą partnerką, nie będzie on tylko już miał tego serca dla niej. No bo ma wokół dzieci, tak? Tak jak ja mam też dziecko. To nawet jak już będzie jakiś, no to już zabiera serce Conan. To ja już nigdy nie będzie całego serca dla tego faceta. Dlatego bo już jesteś także dla Conanka, gdzie no tak, jak on zadzwoni, to ty, tak jak mówiłaś przed rozmową, ty jesteś. No jasne, oczywiście. Poza tym jesteśmy już starsi, ta miłość jest też inna, mniej szalona. Ona jest już bardziej wytonowana, to jest normalne. Już się w takim wieku, to już się tak nie wariuje. To ja ani ja nie zwariuję, on już nie zwariuje, aczkolwiek on jest szczęśliwy, bo on jest już dobrych parę lat z tą panią, jest wszystko okej, ale to nie będzie ta młodzieńcza, wielka, pierwsza miłość, która bardzo wiele lat przetrwała i która dała owoc miłości dziecko. Po tylu latach, nie tak jak u ludzi, że są i wpadają z ciążą i już są. U nas było wszystko. Dlatego i przeżycia były różne, ukrywania się. Ta Ameryka, to myśmy tyle przeżyli z moim Pawłem, że to nikt z nim już tyle nie przeżyje, ani ja z żadnym już tak nie przeżyję. To były 23 lata. Ja tak, dobrze sprawdziłam. Tak, ani ja z żadnym już tak nie przeżyję tego, co z nim. No dlatego to gdzieś zawsze zostanie, to zawsze zostanie. Ale już teraz nie ma tej miłości. Ani ja już go tak nie kocham jak kiedyś, bo ani on mnie, bo serce oddał innej. No to już jest inna bajka, tak? Ale wspomnienia są, jest szacunek i ja wiem, że dzisiaj mi się dzieje coś w nocy, on zostawia wszystko, on jedzie do mnie. Przy wypadku mój mąż był pierwszy i miał rodzinę, nie było gadania. On zaraz był. I do szpitala. On zaraz był, non-stop. Tak samo on. Nawet jak ja bym miała teraz męża, niestety, drodzy panowie, Kazimierski dzwoni, że coś mu się dzieje, ja zostawiam wszystko i ja lecę. Bo to jest ojciec mojego dziecka. I nie ma gadania. A pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy się poznaliście? Czym cię ujął? Oj, oczywiście, że pamiętam. Ale aż masz takie wypieki, powiem ci, aż twoja pozycja tutaj zmieniła. Tak, oczywiście, że pamiętam. Mojego pierwszego męża, to ja zobaczyłam pierwszy raz na moście Wita Swoszczak, miałam 16 lat i go zaczepiałam. Tak, ale on mnie starszy? Słyszał. Tak, on 4 lata starszy. Ale on mnie nie słyszał. I dobrze, że mnie nie słyszał, bo by mi kopa dał, żebym spadła z tego mostu do rzeki, bo myśmy go przedrzeźniały. Ale bo to był ten Kazimierski król, ale ja nie wiedziałam, że to on. I później ja byłam dziewczyną jego kolegi. Tak. I on nas zapoznał. Razem. Poznaliśmy się, on jego, ja ją. On mnie, ja jego. I na następny dzień i on z dziewczyną siedział, a na następny dzień już był u mnie w Polanicy. A tak przejażdżka. I się spotkaliśmy autami. Cześć. Ja wszystko pamiętam, jak ja byłam ubranego. Jak właśnie? Jakim on autem? A to za dużo by mówić. Jakim on autem? Ale to są wspaniałe szczegóły. Ja wszystko pamiętam. To tak jak mówisz, to było tyle lat temu. Ja miałam 19 lat. I 30 lat temu. I później on, bo ja znałam tą dziewczynę, i on na mnie powiedział, współczuję mojemu koledze, to jest czort, nigdy bym nie mógł z nią być. A ja, żeśmy w ten sam dzień pojechali na dyskotekę, bo na dyskotece się poznaliśmy, ja widziałam mojego Kazimierskiego, ja mówię, nigdy bym nie chciała z nim być. Spodobał mi się, bo on był taki wszyscy Kazimierski. Ja mówię, nie chciałabym z nim być. A on to samo o mnie powiedział. Ale że nas nie był w Polanicy. Ale tylko się widzieliśmy, no bo jeszcze byliśmy z partnerami. A i później jakoś to tak poszło, że zabrał mnie od kolegi. No i dzisiaj pewnie kolega zakochałam jest nieistotny. Zakochałam się, straciłam głowę dla mojego męża. Koniec świata był. No i tak zostało. Jasne. Tak, tak zostało do dziś, no. Ale o Jezus, co to jest? To jest materiał na książkę, czekamy na nią. Nasze, to wszystko, te godzenia. O Jezus, jaki to był burzliwy związek. I mój Conan ma dużo z niego. Ale mój mąż jest na przykład, on jest szalony,
ale mój mąż to jest król i on jest, ja jestem troszkę inna, bo ja 100 razy zaczynam to, ale ja nie mam konsekwencji, a mój Kazimierski jest konsekwentny. Myśmy do rana, do 4-5, czy balowali, czy oglądaliśmy telewizję, to, jak miał wstać 8 rano, mój Paweł był na nogach. Mm-hmm. Ja mówię, proszę cię, Niuniu, jutro. Śpi, Niuniu, ja jadę, załatwię, przywiozę ciepłe pączki, bo takie pyszne pączki u nas były zawsze. Śpi. K***a nie było. I mój Konan jest taki sam. On się do rana uczy. Ja mówię, Konanek, no to już nie teraz, bo teraz on by sobie nie dał przygadać, ale jeszcze wcześniej w szkole. Konanek, bo mama napisze zwolnienie. Nie idź do szkoły, zmęczony. Mamo, co ty do mnie mówisz? I on ma i konsekwencje do szkoły. I do sportu. Ja na przykład w ogóle nie jestem usportowiony typ. I on musi zrobić tak jak mój Kazimierski. Musi i koniec. Jak coś mówi, to jest słowo, to nie ma gadania. Żeby wyprół flaki, to on ma to po moim mężu, tak. No i do matematyki mój mąż ścisłowiec. Ja nie. Ja teoria. U mnie polski, historia. Mój mąż jest ekonom, ja bardzo dobrze liczy. Matematyka, fizyka, po moim mężu. Ja nie, ja tylko kasą umiem liczyć. A nic innego. Ale wspomniałyśmy faktycznie o Konanie. Tak jak już powiedziałaś, to jest owoc waszej miłości. I znalazłam taką jedną wypowiedź Konana o swoim ojcu. Moje stosunki z tatą to jedna wielka sinusoida. Nie mam z nim kontaktu przez pół roku, a potem dzwonimy do siebie co tydzień. Jak to wygląda dziś? No tak, bo oni są bardzo podobni. Mhm. Oni są bardzo podobni. I to nie ma. Coś jeden drugiemu powie, to dwa nie odezwą się do siebie, będzie przeciąganie liny, dopóki któryś nie pęknie. Mm-hmm. To tak u nich jest, to są bardzo silne jednostki. Oni są bardzo podobni, bardzo. Ale ja widzę mojego, ja mówię do Łysego, do mojego Wojtka z Irlandii, on 20 lat był moim ochroniarzem. I on bardzo dobrze zna mojego męża, oni się przyjaźnią. Ja mówię, Łysy, zobacz. Nie wychowywał się, bo tu więzienie było, to Konan ze mną, patrz na niego. On mówi, cały Pawdziu, cały. To, Jezus, on ma wszystko z mojego Pawła, wszystko, tylko ma mój kolor oczu, no i ale tu wszystko, zary szczęki, cały mój Paweł. Mhm. Ja widzę jego, ja widzę Kazimierskiego. To ja nie zapomnę nigdy o Kazimierskim, bo mój Konan jest jak wygląda Kazimierski. Jak on, no tak. I widzisz takiego małego klona. Są inni, różnią się urodą oczy, to kolor włosu, ale szczęka, budowa, ruchy, zachowania, no, nawet to. Jezu, cały mój Paweł, ja nie, no wszystko, geny, genów nie oszukasz. Tak, bo tak jak powiedziałaś, nie wychowywali się razem. Genów ale nie oszukasz. Geny. On jest, no to co, no to ja to... A zresztą, ja nawet moglibyśmy z moim mężem w ogóle nie mieć kontaktu. Ja nigdy o nim nie powiem źle, ponieważ on mi dał najlepsze, co mógł mi dać. On mi dał mojego Konana. Mhm. Takiego fajnego syna mi dał. No i... A ja nie wiem, jaki by był inny. A ktoś inny może by mi dał nie takiego fajnego syna. Może nie byłby taki fajny. Nie byłby taki mądry. Nie miałby takiego charakteru. A on mi dał no, coś wspaniałego. No to już przez samo to ja nie mogę o nim źle mówić i uczulam na to inne pary, żeby nie mówiło o sobie źle. Bo po co? Dzieci, karta przetargowa. Źle to jest. Bo dzieci na tym cierpią. Dużo ludzi właśnie popełnia te błędy, jak przy rozstaniach. A mądry się łączy, drodzy Państwo, głupi się rozstaje. Mm-hmm. Trzeba żyć ze sobą, bo nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Tyle zła na tym świecie, że jak jeszcze z ludźmi, z którymi byliśmy kilka nawet lat, czy kilkanaście, później się nie odzywamy, jest wrogość, to nie jest dobre. Mm-hmm. Zresztą te ludzie, którzy wiążą dziecko, nie mogą źle żyć ze sobą. Są chrzciny, są wesela, śluby, to, tamto, później dzieci tych dzieci. No to co? Nie odzywać się? Nie być razem. No jeszcze często nastawianie przez to mówię, rodzica, karta przetargowa, tak. Źle. To, wyjazdy za granicę. Zgody na paszport nie dają. Zgody na tą szkołę nie dają. To. Blokują perspektywy lepsze dla dzieci. Matka źle mówi o ojcu, ojciec źle mówi o matce. Ktoś to widział. Ktoś to widział takie rzeczy. Nawet jak
ktoś alimentów nie płaci. My z moim mężem nigdy byśmy o jakieś alimenty. Gdzie ja bym powiedziała mu alimenty? Jezus. No. Ludzie, nie da alimentów. To już skurwysyn. To taki, to śmaki. Źle ludzie robią. Ale ja nie mogę wszystkich ustawiać. Mhm. Ja wiem, jak ja mam robić w swoim życiu, żeby mi było dobrze. Jasne. Ty swoją przeszłość opisywałaś się w książce, więc ona jest znana wszystkim, ale zastanawiam się, czy potraficie z Konanem otwarcie o tym wszystkim rozmawiać, czy raczej to jest temat tabu? Nie, no jak? No mój Konan wszystko wie. No przecież on nie był na tyle mały, żeby nie wiedzieć, że mama miała klub. Mhm. On wszystko wie. Moje dziecko wie, jak ja miałam klub, że to nie było tak, że ja tam pracowałam, czy coś takiego. No miałam, bo miałam, no robiłam, jak robiłam. Moje dziecko mnie ze wszystkiego rozgrzeszyło. Swojego ojca też rozgrzeszył. Mój Konan ma w pełni wszystkiego świadomość i od mojego syna ja nigdy nie słyszę złego słowa. I nigdy nie usłyszałam i nigdy nie usłyszę. I nawet jak ja nieraz zrobię coś złego, ja mówię, widzisz, mama jest taka durna. Mamo, ty jesteś najlepsza na świecie. To prawda. Wiem, że on tak o tobie mówi, jest absolutnie tak zauroczony. Mamo, mamuś, mamuś, ty jesteś najlepsza na świecie. Cokolwiek ja nie zrobię, tak samo jak mój syn. Cokolwiek mój syn nie zrobi, oczywiście nie mówimy tu o krzywdzeniu ludzi czy zwierząt, jest i tak dla mnie najlepszy na świecie. I ja wiem, że cokolwiek ja nie zrobię, ja i tak najlepsza jestem dla mojego syna. No i to jest chyba najważniejsze. Zresztą mój syn wie, jakim ja jestem człowiekiem, tak? I wie, że dużo z tych rzeczy, które tam było mnie pisane, mówiono, że to jest nieprawda. On to wie. I to jest dla mnie najważniejsze. I moja rodzina to wie, najbliżsi przyjaciele. A co tam szczekają inni? Monia, jak ja bym się miała przejmować, co ludzie o mnie szczekają, to ja bym z domu nie mogła wyjść. Ale dzieci bywają brutalne. I tak a się nie, zastanawiam, no dzieci są okrutne. Tak, czy kiedykolwiek Konan miał nieprzyjemności? Miał, no ile razy w szkole się bił. Dzieci mówiły, twoja matka dziwka, ojciec morderca. No on swoje przeszedł i nigdy o tym nie powiedział. I mój Konan nigdy, mój Konan jest jak te trzy małpki. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie mówiłem. On nigdy nic nie mówił, ja się dopiero dowiadywałam. No. To o Jezus, to później już kryminalistka, matka, to oj, on swoje przeszedł. On swoje przeszedł i dzieci mu dały w kość, ale no dzieci są okrutne dlatego, nie że są złe z natury. Dzieci po prostu nie zdają sobie sprawy. Jak mogą skrzywdzić. A słyszą od rodziców pewnie. A słyszą to od rodziców. Przecież dziecko nie słyszy tego, gdzie. No dziecko słyszy o rodziców. O, poszła Kazimierska siedzieć, kryminalistka. No i dziecko idzie na następny dzień i mówi, Konan, twoja mama jest kryminalistka. I dziecko w wieku 7 lat, to nawet nie wie, co to jest kryminalistka. Ale mama powiedziała w domu, bo Konanek tyle lat miał, 8 miał. Nie wiem, jeszcze 8. Więc no to przyszło i powiedziało, twoja matka jest kryminalistka. Jak on swoje przeszedł, to jak udało mu się z tym poradzić? No, Konanek, chodziliśmy na terapię dużą. Musiał być pod ścisłą kontrolą lekarzy. No i jakoś sobie poradziliśmy z tym wszystkim. Ale no, miał ciężko. Oczywiście rodzice mu to zafundowali, niestety. Za co do końca życia będę się winna czuła, ale on mnie z tego rozgrzeszył wszystkiego. On mówi, mamo, ty nie chciałaś źle, pracowałaś, żeby mi było lepiej. Ty wcale nie chciałaś przecież mnie zostawić, nie tak jak matka zostawia, rodzi dziecko i zostawia podrzucek, kukułka do innego gniazda. No nie, no u nas oczywiście to nie ma żadnego dla mnie usprawiedliwienia, bo jak masz dziecko, to nie broj, żeby cię z nim nie rozłączyli. To ja tu jestem samokrytyczna wobec siebie oczywiście, ale moje dziecko mnie rozgrzeszyło, za co bardzo mu dziękuję, bo nie muszę czuć się winna do końca życia, że... Tylko możesz żyć. Ja mogę tylko żyć, mogę się starać już teraz tylko być dla niego do końca swoich dni i mogę mu tylko już teraz cały czas pokazywać, że on jest... Zawsze był i będzie najważniejszą osobą w moim życiu. I tyle, no. I mogę zawsze być przy nim, służyć mu dobrą radą, moim ramieniem, moją pomocą, no bo już to, co było, to ja nie cofnę. A rodzice? Ja przeczytałam taką twoją wypowiedź, że to jest dla ciebie wzór do naśladowania.
Tak, moi rodzice są ze sobą, o Boże Święty. 50 lat prawie. I to jest, o Jezus, to jest Władzieniek, Władeńku. To jest Romeńka, Romcia. I jest Dionka Piesio. O Jezus, tam jest, tak, to jest przykład miłości, to jest przykład wsparcia wzajemnego, wzajemnego szacunku. No i babcia Ela z dziadkiem, moja babcia Stefania z dziadkiem też, drudzy, to było, ja w ogóle mam dużą dobrą rodzinę, mam piękną rodzinę. I to tak, ty też zawsze powtarzasz, że oni ci bardzo pomogli. No oczywiście, ale moja rodzina w ogóle jest przykładem naprawdę dobrych ludzi. Moja ciocia Jancia, mama mojego Bartka i Madzi, wujek Janusz umarł, jak myśmy byli dziećmi. Moja ciocia do dziś nie miała mężczyzn. Żadnego. Ja miałam Janusza i dla mnie nie ma innego. Ja już miałam męża. Tak, moja ciocia Jancia. I ona jest tyle lat sama. Nie ma gadania. Tam jest wujek Janusz i nigdy by... No ja mam dobrą rodzinę. Tylko ja taka czarna owca. Ale co, ja widzę u ciebie w duszy. Ale ja mam rodzinę. Ach. Także żeby tych wszystkie rodziny na świecie, drodzy państwo, mieli taką rodzinę jak ja, to na świecie byłoby mniej zła, mniej kłótni, mniej łez i mniej przykrości. Tak. Jakby każdy miał taką rodzinę jak ja. Nie mówię, jakby każdy był taki jak ja, bo to by było ohoho, Sodoma i Gomora na tym świecie. Kazimierska by popuściła wszystko na ludzie. Ale jakby moja, taka jak moja rodzina jest, wszyscy, moje kuzynostwo, wszyscy są bardzo dobrze wychowani. Moje ciocie, wujkowie, jakby wszyscy byli tacy jak ludzie jak moja rodzina, to świat by był piękniejszy. I w ogóle ja mam dużo przyjaciół, którzy też mają bardzo dobre rodziny. Ale już jest coraz mniej dobrych ludzi na tym świecie. A ta rodzina zaakceptowała Pawła? No, na początku była tragedia. Tragedia. No Jezus, Jezus, ten Kazimierz, Jezus, Kyrieleison, ten Kazimierz. Ale sobie dramat, wybrałaś. Dramat, coś ty wzięła. No ale później wszyscy go kochali. Bo mój mąż dał się kochać. Mój mąż był królem, miał mocną rękę, ale dla ludzi, którzy mu nigdy nie weszli w drogę, nigdy go nie skrzywdzili i dla najbliższych i w ogóle nawet dla ludzi, którzy z miasta przychodzili. Był jak Robin Hood mój mąż. Którzy z miasta przychodzili, potrzebowali pomoc od mojego męża, on zawsze był. Mój mąż pomagał dobrym ludziom, a złych karał. Był jak tu ręka boska na ziemi. Dobrych nagradzał, a złych karał. No tak, tylko musimy tutaj przypomnieć, że samosądy są oczywiście niedopuszczalne i dlatego stało się z moim mężem, jak się stało. No niestety, no, że no, wylądował tam, gdzie ja. Ale pomimo, że wylądował tam, gdzie ja uważam, że mój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem. Wspomniałaś też, że był pierwszy przy wypadku. No to tak. Był bardzo poważny wypadek. Bardzo. Ja mam takie poczucie, że większość ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo. Ja widzę komentarze. Co tam? Już nie wierzymy tym celebrytkom. Wszystkie one chore. Co tam ona chora? A ja tu czytam tak. Zmiażdżone nogi, zmiażdżone żebro połamane, tak? Zmiażdżone w rękach palec. Ale to tylko na szczęście. Noga wisiała na skórze, to cytat. Tak, zmiażdżone kolano, totalnie. Przerwana kościołkowa, piszczel, stopy, śródstopie, wszystko zmiażdżone, jakby ktoś rozkruszył lód, żebra. Ja byłam, no stopy moje były właściwie nie od ratowania. Doktor Kapica, ordynator szpitala w Polanicy, chciał usztywniać nogę. Już nie chciało mu się mnie dalej leczyć. A ty wyobrażasz sobie. Mówi, gwoździa dajemy, pod taką małą kątem pani damy gwoździa, że kaczuszkę, buta pani zoży. Doktorze, co pan do mnie mówi, serca ludziom wymieniam, pan mi chce nogę usztywniać. A doktor Stawicki, doktor Śmigielski tu był w Warszawie, bo byłam u niego na konsultacji. U profesora byłam w Poznaniu. Proszę panią, 3%, ale zawsze jest te 3%. Musimy próbować, doktor Śmigielski mówi, no oczywiście, najpierw mówi to, co to wszystko, bo tam umocowania popuściły, tam dramat w Polanicy był. Musimy i będziemy walczyć. No to byli lekarze,
którzy chcieli dalej walczyć, żebym ja nie szurała nogą jak łyżwą. No i dzisiaj tańczysz. I dzisiaj, doktorze Kapica, jestem w Tańcu z Gwiazdami, a doktor chciał usztywniać stopę. No więc to jest... Mój Konan będzie dobrym lekarzem. Ja bo on ma wiedzę i on nie uczy się po to, żeby zaliczać egzaminy. Tylko mój Konan uczy się tak, że on ma wszystko w głowie, to co się nauczył 4 lata temu na pierwszym roku. I mój Konan chce się uczyć i mój Konan, nawet jesteśmy w samolocie, mój Konan się uczy. Mój Konan jedzie ze mną w aucie, bajera nam się kończy, on się uczy. Ale dlatego, że on kocha się uczyć, jemu się podoba to. On nie poszedł na medycynę, bo mama chciała. On nie poszedł, bo chciał zaimponować komuś. On nie poszedł, żeby dużo zarabiać. Tylko on poszedł, bo on chciał. I co najważniejsze, że zakochał się w tej nauce, zakochał się w nauce o człowieku. I takich lekarzy, jak doktor Śmigielski, jak doktor Stawicki, jak Kasprzak Bartek z Łodzi, takich lekarzy, drodzy Państwo, jest mało. Lekarz musi być z miłości, do każdego pacjenta musi podchodzić jak w pierwszym roku swojej kariery lekarskiej, a nie po 30 latach, że jest już obojętny na cierpienie ludzkie. A to są lekarze, którzy do każdego pacjenta podchodzą jak na początku swojej kariery i każdemu chcą pomóc, a nie, że tu się nie da. Próbują. I to jest mało takich lekarzy i trzeba kochać to, co się robi. I mój Konan kocha naukę. Kocha to robić. I to jest najważniejsze. Mieć pracę i zawód, który kochamy i robimy z pasją. Bo jak robimy coś z musów, to chuj tego będzie. Tak, ja pamiętam takie pytanie, które ci kiedyś zadałam, czy poszłabyś pod nóż do Konana i ty powiedziałaś dzisiaj. Pierwsza. Wczoraj byłam, bo miałam bardzo ważną wizytę. Miałam bardzo ważną wizytę i muszę mieć zabieg. Ja mówię, dobra, doktorze, nie tracimy czasu. Mówię, to idziemy naprzeciwko, jak macie, i wycinamy. No nie, pani Bernardo. A co się stało? A nie, to nie, nie powiem ci później. I wycinam. No nie, pani Dagmaro, to tak nie ma. Nie, no wycinamy, Konanek jest. Konanek pomoże, porobi. Nie, pani Dagmaro, to tak nie jest. Dzisiaj mój Konanek jest na 4. roku, ale trzeba by było rozwalona coś, to palec odcięty, Konanek szyj. A co on na to? A ja nie wiem, no to chyba przyszyję, no jakby taka była potrzeba. No nie, no jak mój syn, dlatego ja mówię, on chce być chirurgiem plastykiem, on zrobi 2 specjalizacje, bo to jest kozak. I ja mówię, o, medycyna dobra. Konanek, na matce będziesz się uczył. Mamo, będą kozacy. Ja, zanim ja się wyuczę, to mamo, to medycyna tak pójdzie, że to ktoś inny będzie musiał. Konanek, a na kim się będziesz uczył? Mamo, jak coś na początku, to wie, Konanek, to jak zepsujesz, najwyżej matkę. Ważne, żebyś kogoś innego nie zepsuł. No jak, no. Zaufanie to jest. No a jak, no to jest. Ale on jest, on bardziej racjonalnie podchodzi do różnych rzeczy niż ja. I on nie weźmie mnie na stół. Na kolanie szycie nie, po nie, prostu. Konanek tutaj, nie, tak. U niego wszystko ma być. Ale wracając do tego wypadku, bo tak naprawdę co tam się stało? Tak, ludzie sobie nie zdają sprawy. Ja nie mam stawów skokowych, więc mam zmiażdżone po prostu. Ich nie ma. Ja nie mam chrząstek stawowych. I lewej nogi nie zginam tak, jakby nam się chciało. Tylko ona idzie do pewnego momentu, do iluś stopni, więc to jest dramat. Prawej tak nie. W prawej sztuczne więzadła. Nie ma pięty. Tu nie ma stawu. Trze kości o kości. Moi drodzy Państwo, ludzie mówią, że kości nie mają nerwów. Uwierzcie mi, mają. Boli jak sam nie chcę mówić. Kości bolą cały czas. I to, co jak my mamy chrząstki stawowe i ta maś pozwala nam, żeby te kości nie ocierały, to jest okej, bo mamy smarowanie. Ja tego nie mam. I mi kość o kość trze. 24 na dobę. Więc to boli jak cholera. Ale ja się nauczyłam już z tym żyć, z tym bólem. I nawet jak kładę się w nocy, to nie jestem na tych nogach, to one bolą, swędzą, mrowią, rozpierają, że ja tak obiję.
Dlatego, no panowie, który będzie mężem, to osobne alkowy, bo ja biję nogami w łóżko, bo nie da rady spać. A na to nie weźmiesz przeciwbólówki, no bo 24 na dobę nie mogę na przeciwbólowych latać, a poza tym na mrowienie, na spędzenie, na rozpieranie, no nic nie weźmiesz, bo co weźmiesz? Mi się zaczumuje limfa, to jest tragedia w ogóle. Nogi są w stanie fatalnym i lewa, na pewno te kości rozkawałkowują się, one idą tak, więc... Będzie moment, nadejdzie ten moment, może zdążę protezę zrobić do tego czasu, ale nadejdzie moment, że one wejdą w siebie i będzie ból tak silny, że ja nie będę w stanie ustać i będę błagała o usztywnienie stopy. Może tak być, aczkolwiek doktor Stawicki powiedział, że ale mam silny łeb. Więc ja uważam, że chyba moja noga już sobie zrobiła sztuczny staw, ja nie wiem jak, ale każdy jest zdziwiony z lekarzy po tych uszkodzeniach, które ja mam, że ja tak funkcjonuję. Ale doktor Stawicki powiedział, że w jego karierze, jestem drugim przypadkiem, miał pana, który miał identyczne uszkodzenia i w maratonach uczestniczy. No i teraz miał, ale to trzeba mieć po prostu próg bólu. Dobry. A nie ja zważać dobry. Na to uwagi, tylko po prostu iść. Ja już się nauczyłam, o to tak jakbym cały czas chodziła i kogoś miała 20 kilo na garbie, no to bym się już nauczyła żyć z tym ciężarem. Tak się nauczyłam żyć z tym bólem. Są dni, że nie mogę wstać z łóżka. Wstaję, dlatego mam łóżko bliżej ściany, bo wstaję, ale upadam. Nogi są tak sztywne, że nie da rady na nich chodzić. I muszę je rozpracować, to rozgrzać, odciągnąć limfę i to, i tamto. O Jezu, zabiegów 100 tysięcy. I wtedy jakoś powoli one się za parę godzin rozruszają. Są takie dni. Ale mało jest takich dni, na przykład w Egipcie. Bo tam jest gorąco, tam jest słona woda, sól i słońce, lekarstwo na wszystko. Co tak właściwie te nogi zmiażdżyło? No nie miałam pasów. A teraz aż siebie Kazimierska nie poznaje, wsiada mi pierwsze co pasy. I nie miałam pasów, prędkość nie była duża. Ale był nagły skręt, uderzenie w betonowy przepust i po prostu cały impet poszedł na nogi. Ja nie straciłam przytomności, nic. Straż przyjechała, wszystko dobrze, wyciągajcie. A tu noga pod podałem wisiała. Ojejku. Zakleszczona była na skórze. Więc to ty prawie, nie czułaś no, to, co adrenalina na skórze. To ja nie czułam, bo adrenalina. Więc w życiu bym sobie nie zdawała sprawy, że mam tak uszkodzone nogi. W życiu. No bo ja nawet nie straciłam przytomności. A po prostu, drodzy Państwo, my jesteśmy tak krusi. Jezus. My jesteśmy tak słabo skonstruowani. Tylko mamy głowy dobre. Z naczelnych mamy najlepsze mózgi, drodzy Państwo. Ale to wszystko, co my tu mamy, to jest taka bida, to jest taka nędza, że byle malutkie pam, a my już jesteśmy zmiażdżeni i nas nie ma. Byle małe uderzenie i ponosimy śmierć. My tylko mamy mózgi super i stamtąd musimy brać całą energię do nas i całą siłę. Ale to wszystko jesteśmy tak ułomni. O Jezus, zwierzątka ledwo się rodzą, zaraz chodzą, a my potrzebujemy. O Jezus, nie, my jesteśmy strasznie słabi. A po śmierci, no to też dramat z nas, tylko worek pusty zostaje. To mnie czasami przeraża. Naprawdę. To, co Conan i Ewunia opowiadają mi, to, co jak ciało później, co to... Oj, słabiutką jednostką jesteśmy. Słabiutką, no, ale mamy inteligencję i to jest naszą siłą. Ale wracając jeszcze do tego wypadku, skoro ty nie straciłaś przytomności, czyli nie miałaś tego takiego momentu, jak to mówią ludzie czasami po wypadkach, że całe życie staje przed oczami? Nie. Nie. Tak samo... Nie, tunelu jakiegoś ze światełkiem, coś, nie, też nie widziałam. nie miałam. Tak samo, skoro ty nawet nie wiedziałaś, że noga jest tak naprawdę, nie wiem, złamana. Nie czułam w ogóle bólu. Absolutnie, to był tak wysoki poziom adrenaliny, to było uderzenie. Ja chyba na sekundkę musiałam, być może na sekundę straciłam przytomność. Ale nawet pewnie nie zauważyłaś tego, jeżeli tak było. Ale chyba nie zauważyłam nawet, bo ten moment, jak już uderzyłam, to uderzenia, to sekunda, to nie mam tego w głowie. Mam normalnie za sekundę zadzwoniłam, wyciągnęłam telefon z nerki, podzwoniłam, gdzie miałam podzwonić. Pościągałam kolczyki, złoto, włożyłam do nerki, dałam mojemu mężowi, żeby nic się nie stało.
No i przewieźli cię na SOR. Tak, tak, tak. Mhm. No i tam już później długo nie, lekarze poinformowali, co jest, że jest bardzo źle. Tak, ja słyszałam nawet diagnozę, że dopuszczałam do siebie w ogóle. Tak, nie dopuszczałam w ogóle do siebie myśli, no nie będzie pani już chodziła w Polanicy, nie będzie pani już normalnie chodziła. Na wysokim bucie to nie ma szans, że pani kiedykolwiek pójdzie. Mm-hmm. To, no taka była czarna wizja. I jest to niezgadzane. Ale się pomylili wszyscy z Polanicy. Także lekarze, ortopedzi z Polanicy niestety postawili nie taką diagnozę. Mm-hmm. Postawili krzyżyk. Kazimierska niestety okazała się na tyle zdeterminowana i silna w głowie, że nie poddała się usztywnieniu nogi, stopy. Poszła dalej po pomoc w Polskę i znalazła. I dziękować Bogu, jakoś hulam. Jak długo? Nie wiemy, ale już 5 lat od wypadku chodzę. Oby tak dalej. No. A ja się zastanawiam, jak w ogóle odbierają ciebie sąsiedzi w Polanicy. Cała okolica na pewno zna. Ja teraz w Kłodzku mieszkam, ale mnie wszyscy tam znają. Polanica, Kłodzko, no mnie wszyscy tam znają. No ja nie jestem dla nich jakimś dziwolągiem z telewizji. Oni mnie znają z dawnych lat, jedni lubią, jedni nie lubią przez wzgląd na stare lata. No, ale to jakby ja, ja nie mam jakiegoś tam, nie patrzą na mnie, o to ta, to ta, to ta. Nie, oni wszyscy znają mnie bardzo wiele lat i przyzwyczajeni są dla mnie, do mnie, a przede wszystkim ja zawsze byłam pierwsza u siebie w mieście, no niestety. I to muszę o sobie powiedzieć, że ja zawsze byłam pierwsza u siebie w mieście, zawsze byłam pierwsza na językach, najbardziej na językach, więc jakby do tej takiej sławy lokalnej, ja zawsze przyzwyczajona byłam od zawsze, od małego w Polanicy, od moich dziwaśnych strojów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo pełno mnie było wszędzie i zawsze się ubieram inaczej od innych, więc i tak byłam na językach. Później jak pojechałam do mojego męża do Kłodzka, to też byłam na językach. Z racji tego, że byłam z tym właśnie Kazimierskim, później z racji mojej działalności gospodarczej, którą prowadziłam, więc jakby o mnie było zawsze głośno, zawsze o mnie mówili. A teraz to tylko dodają w kontekście telewizji, no ale jakby zawsze byłam słynna u siebie. I królową byłam u siebie zawsze na terenach i nie trzeba było telewizji, żeby być królową. I tak już zostanie. I tak zostało i zostanie, no. Pamiętniki z wakacji. Od tego wszystko się zaczęło. Ktoś mi tak powiedział, że tam wystąpiłaś w telewizji po raz pierwszy, a teraz... Kocham pamiętniki z wakacji. A teraz pamiętniki z wakacji wracają. I podobno tak, tam i dostałaś też... Tamara, wspaniała producent. To jest nie... Jezus, to jest niesamowita osoba, to jest niesamowity człowiek, ta babka. To jest tak dobra kobieta, ona ma tak wielkie serce i ona tak umie z ludźmi rozmawiać i ona kocha ludzi. I to jest naprawdę poważna producent, bo ona bardzo dużo filmów robi, mocnych produkcji. To jest ta pani, to jest kozak, ale u tej pani nigdy nie ma nosa tak. Że ona jest wielka pani producent. Nie ma. Ja u niej zaczynałam karierę w pamiętnikach z wakacji. No i teraz po latach Dagmara, robię pamiętniki. Chcesz? Ja się nawet nie zastanawiałam. Ale Tamara, jak ja mogę nie chcieć? Przecież ja karierę zaczynałam w pamiętnikach. Ja lecę. Ja i wystaję na rynku. Ja będę tam zapierdalać 12 godzin dziennie, 10, 18, 20. To nie jest ważne. Tamara, ja będę miała słońce. Ja jadę z tobą. Na pewno wiesz, że orka, a ty te nogi. Tamara! Ja dam radę. No i oczywiście Zbigniew Trzciński, super, super reżyser, bo z nim, no Jezu, ja go uwielbiam. Mamy klimat razem niesamowity. I zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Wspaniali ludzie byli, którzy są na planie. Drodzy Państwo, teraz te pamiętniki wróciły troszkę w innej formie, bo jest cały sezon. Zrobili to na sezony, nie tylko na jeden odcinek. A ja jak byłam w więzieniu, to taka Pyśka, bo mówi pani Dagmaro, pani jest królową, pani musi być w telewizji, pani jest taka piękna. Pyśka, gdzie ja stara baba jeszcze po kryminale w telewizji? Pani Dagmaro, mnie taką patologię wzięli, to pani nie wezmą. A gdzie ci wzięli? Pamiętniki. I Kazimierska też poszła do pamiętników, ale pierwsze, nie był pamiętniki, był Poznaj swoje prawo, ale to wszystko Tamary było i Okiła. To oni wszystko. I potem były pamiętniki.
I te pamiętniki pierwsze wspaniale wspominam, ale była na bananie, a ja się boję głębokiej wody i wtedy była taka wzburzona woda i czarna, ja na tym bananie i Tamara, żeśmy nawet rozmawiały, ja byłam tak zła, tak wystraszona, tak skurwiona, jak kamera nie była, do domu, koniec, do brzegu, wojna, k***a, dzwonię po Kazimierskiego, wojna, kamera, akcja. Jezu, Tamara mówi do dziś, pełen profesjonalizm, tu płacz, strach, bo głęboka woda, co będzie jak wpadnę, naprawdę była wzburzona, a ja, Jezu, kamera, akcja, Jezu, do dzisiaj o tym rozmawiamy i Tamara mówi, bo ja zadzwoniłam, Tamara była pierwsza właściwie, jak odeszłam z TTV, do której zadzwoniłam. Nie miałam z nią dużo lat kontaktu, ale ujęłam je, bo jak ja byłam na pamiętnikach z wakacji, tyle lat temu, no przecież ani nieznana, ani nic. I ja mówię, ale ma pani ładny dres. Piękny, szary dres z kamieniami. I taki poprzecierany. A ona na następny dzień mi go przyniosła. Dałam, ja mam do dzisiaj ten dres. I ja też jej dałam dres mojego projektu. Tak, i ona do dzisiaj, i tak to było z Tamarą. I po prostu, i ja do niej mówię, Boże, ona przecież nie musiała mi, ona od razu, bo ona ma takie serce. I ja po TTV zadzwoniłam do niej, powiedziałam jej o całej sytuacji, ona była pierwsza, ona wiedziała dlaczego, co i jak. I ja mówię, muszę odpocząć trochę, ale jak coś, jak już przejdzie... Ale potem wrócę. Ja mówię, Tamara, jak już przejdzie to wszystko, to pamiętaj, że ja już nie jestem w TTV. Jak będziesz mnie potrzebowała, to ja dla ciebie zawsze będę. Zadzwoniła, jeden telefon, oczywiście byłam. I drodzy Państwo, wy musicie oglądnąć sezon. Każdy tych pamiętników z wakacji. Nie chodzi tylko o mnie. To niedługo już będzie na antenie. Ludzie, którzy tam, w ogóle te historie są tak piękne. One tak biorą za serce. I inni też ludzie, którzy biorą udział w tych pamiętnikach. Tak wspaniałe historie. Ludzie kochali pamiętniki z wakacji. Ja też kochałam. I ja uwierzcie mi, drodzy Państwo, za każdym razem, codziennie. Potrzeba było takiego programu, skoro już nie ma Królowych Życia. Potrzeba było takiego programu, jak pamiętniki z wakacji z powrotem. Ludzie to kochali. I zobaczycie, teraz to będzie jeszcze większa petarda. Wy to pokochacie, jak nie wiem. I ja mówię, Tamara, ja cię błagam. Ty rób następny sezon, ty rozwiń historię mojej bohaterki jeszcze bardziej. Niech ja zawojuję całe te Wyspy Kanaryjskie. No i zobaczymy, co z tego będzie, ale to jest fajne. Już niedługo będziemy to tak już puszczać zajawki, żeby Państwo zobaczyli. W TV4 to będzie. Tak. No, musicie oglądać. Drodzy Państwo, pamiętniki z wakacji, petarda. Dagmara szuka męża, ruszamy z drugim sezonem, petarda. Będzie drugi sezon. No, no oczywiście, że będzie. No jak ma nie, przecież nie znalazłam jeszcze męża. Szukamy aż do skutku. No i Taniec z gwiazdami. Musicie oczywiście oglądać te trzy programy i wszystkie inne, które są na Polsacie. Każdy Żyd swój towar chwali, więc Polsat jest najlepszy. I nie ma gadania. Jasne. Ja pamiętam naprawdę do dziś, wracałam z uczelni, siadałam sobie właśnie z obiadem i po prostu pochłaniałam. A potem nawet jeszcze włączałam sobie, Ipla chyba kiedyś była, bo teraz to już tego nie ma. Polsat Box Go tak, jest Tak, Ipla była, no. Ale ja poznałam chłopaka, którego ja też właśnie widziałam, bo ja w ogóle nie oglądam telewizji. Ja nie oglądam, bo ja nie mam na to czasu. Ja nawet Królowych nie oglądałam. Dagmara szuka męża. Pierwszy odcinek oglądałam, chciałam zobaczyć. I jeszcze jeden i nawet nie mam kiedy oglądać, bo ja naprawdę pracuję. Ja lumpem jestem na ekranie, ale w życiu ja zapieprzam. I po prostu, ale kiedyś, kupę lat temu, więcej oglądam tej telewizji. Ja widziałam, a jak byłam w więzieniu, to oglądaliśmy te pamiętniki. I ja widziałam tam takiego chłopaka, ja mówię, super grak, on jest zajebisty. Ja z nim miałam przyjemność grać. Ja mówię, ja cię znam. On mówi, ja już tu weteranem jestem. Jezus! Super chłopak. No i taki starszy pan, który z nami grał, Hubert. I wszyscy. Taki chłopak, który zagra moją szkolną miłość.
Daro, moje córki, moja córka i jej koleżanka, mój Daniel, przyjaciel. Tam wszyscy bohaterowie, miałam przyjemność grać z tak fajnymi ludźmi, naprawdę, że ta praca, no moja córka to już w ogóle była super. Ta praca naprawdę była, kurczę, taki chłopak, który mieszka na Wyspach Kanaryjskich, ja miałam takich bohaterów, dostałam i cała ekipa w ogóle była super, że to były moje wczasy. To były moje wczasy. Oczywiście rzucałam tam tyle czekania, słońce 40 stopni, ale no nie, no ja tylko się modlę, żeby ta Mara zrobiła kolejny sezon i mnie wzięła. A wy już nagraliście te pamiętniki z wakacji, tak? No to już tak, to już na antenę będzie wchodziło niedługo. Jezu, będziemy oglądać. A imię twojej bohaterki? Grażyna. W pierwszych byłam Krystyna tyle lat temu i uwiodłam chłopaka swojej córki. I tu też uwodzę. Oj, drodzy Państwo, co tu się będzie działo. Tak. Porozmawiałyśmy o Konanie, porozmawiałyśmy o Pawle, porozmawiałyśmy o tobie, ale jest jeszcze w tym wszystkim Jacek, twój przyjaciel od lat. Jake, no dokładnie. A jak w ogóle to się zaczęło? Nie, Jake był kolegą mojego męża. Okej. Okay. Tak, ja już później od mojego męża przejęłam Jake'a i tak już zaczęło. No. Nie było mojego męża, no ktoś musiał mi pomagać, więc Jake był dużo pomocny i jakby no został, tak? No i jest, no i będzie. Jak to mówią, od przyjaźni do miłości jeden krok? Nie u mnie i nie u Jake'a. My się kochamy, ale to jest małpia miłość. Nie no, nie, to jest mój kumpel. To jest mój kumpel. I nigdy nie ja było jestem nic jego więcej. Kumpela. Jacek mnie czasem za tyłek złapie, nie powiem, że nie i tu też mnie chyci, ale nie no, Jake jest moim kumplem. Są takie komentarze, nie wiem czy ty czytałaś, że faktycznie wy ze sobą gracie po prostu. Gramy, za dużo dobrego. Tu by było za dużo dobrego, dwóch wariatów razem, no nie no, musi być woda i ogień. Nie mogą być dwa ognie. A jak już tak, jak tyle lat już ludzie tak blisko, bo przecież Jake jest ze mną bardzo blisko, non stop w domu, Jake jest ze mną bardzo blisko, to już ta relacja teraz poszła tak, no inaczej, no tak, no Jake już jak mój kumpel, jak mój brat, no. No gdzie ja bym, przecież my byśmy z Jake'em wyżej wylądowali, to byśmy się śmiali, zamiast coś robić, no byśmy się śmiali. A ma nadal kontakt z twoim byłym mężem, Jake? No, ja nie wiem, nie pytam. No, oni nie już są. Już nie są. Mój mąż się wyprowadził do miasta, gdzie mieszka moja mama. Mieszka niedaleko mojej mamy i już mało tak u nas w mieście jest. Ale jak się widują, no to wiadomo, no się widują, tak, gdzieś się spotkają. Ale mój mąż ma rodzinę, on już inaczej trochę żyje. Już nie jest taki rozrywkowy, jak był kiedyś. No. On też, może źle powiedziałam. On nigdy nie był taki rozrywkowy, ale no mój mąż już jest starszy, już ma po 50, on już się ustatkował, ma rodzinę, on już nie fruga jak kiedyś. A z Edzią? Pamiętam naszą rozmowę. Nadal nie zadzwoniłyście, żadna. Nie. A ja byłam przekonana, że ten nasz wywiad, rozmawiałyśmy. Na razie jeszcze że to się wydarzy. Lód się nie roztopił jeszcze. Czekamy na to. A nie, no będzie, no wiadomo, nie zabiłam nikogo, nie ona mi, no więc to kiedyś dojdzie do pojednania. Ale kiedy, no nie wiemy. Ale no najlepsze zawsze czekamy najdłużej. To prawda. I wtedy bardziej też doceniamy to, jak to już się to wydarzy. Na pewno będzie wzruszenie, tak myślę. Chyba, że mnie na progu wygoni, wykopie. Myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie. Nie, no tak, no na pewno, no gdzieś się spotkamy kiedyś. Góra z górą się nie zejdzie, no ale człowiek z człowiekiem. Zawsze, dokładnie. Tak. Dagmara, zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, marzenia. Jakie masz marzenia? Marzenia? Tylko jedno, żeby Konanek miał dobre, szczęśliwe życie, żeby był dobrym lekarzem. Żeby zawsze był uśmiechnięty, żeby wszelkie troski go opuszczały. Drugie takie marzenie mam, pierwsze to wiadomo on, drugie marzenie mam, żeby ludzie byli dla siebie bardziej życzliwi.
wtedy będzie lepiej. A trzecie mam marzenie. Wiem, że już te nigdy nie będą nigdy nogi, nigdy nie będą lepiej chodzić i nigdy nie przestaną boleć, ale mam marzenie, żeby z nimi nigdy nie było gorzej. Żeby nigdy nie musi być lepiej, ale niech nigdy tam się nic nie stanie, żeby nie było gorzej. A reszta, ja wszystko w życiu, co chcę, to mam. Na wszystko sama pracuję. Tak, jakieś takie przyziemne marzenia, to po prostu sobie kupię. No, no i zdrowie dla rodziny, dla bliskich. Nie. Oczywiście, że miałabym takie marzenie, zlikwidować na świecie wszystkie choroby i śmierć, ale tak się nie da. Bo na ziemię nie pomieści. Natury nie oszukamy. Ale z tą życzliwością dla siebie to może przejść. To prawda. To jest bardzo mądra puenta naszej rozmowy. Dziękuję Ci, że przyszłaś, że poświęciłaś swój czas. Trzymam kciuki. Jest Tobą zawsze bardzo miło, Ty wiesz o tym. Ja wiem o tym. Tak. I mi również. Bardzo mi jest, bardzo jestem wdzięczna. W niedzielę widzimy się na Tańcu z Gwiazdami. Trzymam kciuki. Będzie dobrze. Drodzy Państwo, trzymajcie kciuki, żebym nie poległa na pierwszym tańcu, bo pierwszego wrażenia dwa razy nie zrobisz. Jak już pierwszy taniec pójdzie, to już później co nie dotańczę, to dogadam.